Armio Krajowa. Thank you.
prawiedliwość, co do której i teraz świat wątpi. Gdy mówi o nas wielkość zaprzeczającą wszystkiemu temu, co my o sobie mówimy. Wielkość cudu pracy, ogromu pracy zbiorowej, siły zbiorowej, wysiłku woli, siły moralnej, nie trojga tej szuli zbiorowej, nie trojga tej tchórzu, lecz trojga tej ludzi, którzy w wielkiej godzinie, gdy palec Boży ziemi dotkną, rosną w olbrzymiej pracy moralnej. I gdy raz jeszcze rzucam pytanie wielkości, gdzie Twoje imię, znajduję odpowiedź. Wielkość naszego narodu w wielkiej epoce 1863 istniała, a polegała ona na jedynym może w dziejach naszych rządzie, który nieznany z imienia był tak szanowany i słuchany, że zazdrość wzbudzać może we wszystkich krajach i u wszystkich narodów. Czego wszystkim rządom życzymy. Szanowni Państwo, tak oto kończy się koncert dzisiejszy, przygotowany specjalnie dla Was, dla nas wszystkich, abyśmy poczuli się Polakami, abyśmy sobie uświadomili ten ciąg pokoleń, ten łańcuch nieprzerwany, oby nieprzerwany nigdy. Z wielką radością będę Państwu przedstawić tych, którzy ten koncert stworzyli. Przypomnę, że organizatorami są Województwo Małopolskie, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Pasjonat, współorganizatorzy, Filharmonia Krakowska im. Karola Szklarskiego, Muzeum Armii Krajowej im. Fildorfa Niewa w Krakowie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Patronat Medialny Obieli, Kraków, Radio Kraków, Telewizja Polska, oddział w Krakowie, Dziennik Polski. Ja nazywam się Lidia Ezbert, jak Państwo wiecie, brawo, szczęśliwi, byłam się bardzo podobało. Thank you.